Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na 21 odcinek Vlogmas. Zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jedziemy teraz do Sky Tower kupić bilety na ten punkt widokowy, bo trzeba to zrobić wcześniej. Przez internet niestety nie da się tego zrobić. I chcemy je kupić na jutro, na ostatni wjazd, także mam nadzieję, że będą i że nam się uda. Także widzimy się pod Sky Tower. Jesteśmy właśnie pod Sky Tower i tutaj jakieś informacje są, że dzisiaj są zawody w bieganiu. Wodach w Sky Tower? Nie wiem, dziwne. Bo w sumie taki wysoki budynek, cały przebiec. No to nieźle. Jaka biała, w sumie nie wiem. A zaraz zobaczymy, czy będą bilety i w ogóle od dzisiaj jest promocja w Rossmanie 2 plus 2 na pielęgnację, ale chyba na 4 różne produkty, nie wiem, zobaczcie coś tam w internecie, ale jak coś to Wam mówię. Ja nie korzystam, bo teraz od dermatologa wszystko biorę. Mieliśmy jutro o godzinie 21.30 wjechać, z tego względu, żeby było jak najciemniej, ale o 21.40 pani mówi zachód słońca, w sumie spoko. Ale dzisiaj jest jeszcze noc muzeum i z racji tego można nawet o drugiej wjechać na Sky Tower, ale podobno mogą być kolejki, a dzisiaj w ogóle jest wyłączony ten taras z oglądania z tego względu, że są biegi do 40 któregoś piętra, od cały do 49, cały Sky Tower można przebiec, no to nieźle, tam jest spoko, fajna sprawa, no zastanowimy się, czy dzisiaj będziemy, czy jutro. Zobaczcie, tutaj ludzie startują. Tam za mną Sky Tower, wyszliśmy ze Sky Tower, kupiliśmy na jutro bilety, bo stwierdziliśmy, że nie będzie nam się chciało czekać raczej w tych kolejkach, bo myślałam, że będą duże. I idziemy teraz na jedzenie indyjskie, czyli na rynek. Za mną arkady, idziemy w kierunku Renomy i tutaj mogę Wam pokazać, co tutaj się znajduje. Pomnik anonimowego przechodnia. Zawsze miałam rozkminiać, co to jest, przeczytałam gdzieś w necie. To jest po tej stronie i po drugiej też. To po drugiej może Wam kiedy indziej pokażę, ale możecie zobaczyć sobie. Taki jest we Wrocławiu. Pomniki, coś takiego. Tak to wygląda. Jeśli kogoś by to interesowało, gdzie to jest, to właśnie między arkadami a Renomą, tak bym powiedziała. Są dwie galerie. A my lecimy w rynek, tak się okazało, bo tam jest spokój. Głównia indyjska, także... Jezu, słuchajcie, jak zimno dzisiaj wiatr wieje. Wczoraj na krótki rękaw, na ramionczka bluzka. Dzisiaj jest tragedia. Liczymy, że jutro będzie lepiej. Ale ludzie się dziwnie patrzą, przychodzę koło przystanku. Zobaczcie, na co natrafiliśmy. Anioły, to ślub chyba. No i na ślub się jeszcze załapaliśmy. Ej, pamiętasz Maciek, jak u nas na osiedlu była taka tradycja, nie wiem czy tutaj teraz też coś takiego jest, że jak ludzie właśnie tam ślub brali coś tam, to cukierki rzucali. Pamiętasz? I te dzieciaki jak kosiarki razem z trawą wyrywali te cukierki. Pamiętasz to? Było, było. Coraz mniej tego jest. Na osiedlu, albo jak przychodzili jacyś cyganie, grali. I z balkonu im rzucali monetę i oni szukali. Teraz tego. To już teraz tak nie ma. Ja wiem, ale tak mi się przypomniało. Tutaj gdzie wczoraj byliśmy, to w tych budkach porozstawiały się jakieś biura podróży lub jakieś miejscówki wokół Wrocławia, które ludzie odwiedzają, jakieś domki na drzewie, Kraina Złota, takie sytuacje. A, no właśnie, dzięki za polecenie. Jak chcecie jeszcze polecać, to piszcie, gdzie się wybrać. Zawsze miałam taką rozkminę właśnie, jak ludzie mieszkają w tych budynkach wokół rynku, czy im to nie przeszkadza, jak grają i tak dalej. Jakiś gościu z okna krzyczy do grajka ulicznego, to nie sala koncerta. Widać, że był wkurzony nieźle, no ale takie chyba uroki mieszkania w takich miejscach. Idziemy tutaj do Mango Mama, już tutaj kiedyś była mi spoko z jedzeniem. Ja mam dzisiaj tańską herbatkę, zobaczcie jak fajnie wygląda. I miodzik. Przyszło nasze jedzenie indyjskie, butter, chicken, butter, naan, ryż. Maciek coś innego wziął? Wychodka. Uczta. Wyszliśmy właśnie z jedzenia, z knajpy i jedziemy teraz do domu. Muszę tam ogarnąć parę rzeczy i potem to zobaczycie, co będziemy robić. Także jak Ci Maciek smakowało? Bardzo spoko. Dobre. Pierwszy raz jadłeś indyjskie. Pierwszy raz indyjskie. Ja naprawdę polecam wszystkim. My wróciliśmy do domu i słuchajcie, na chwilę się położyłam i zasnęłam. Masakra. Przed chwilą nagrałam jajka na drugi kanał. Jak widzicie ten film, to jajuszka już powinny być. Tutaj jest nasz zapas jajek, możemy sobie pojeść.
Oj, tu jeszcze bransoletka z odcinka nie zdjęta. W ogóle powiem wam, że mnie po wczorajszym dniu jakoś gardło boli, nie wiem, było mega ciepło, może dlatego, że jakieś chłodne picia z lodem pijam, zazwyczaj takich nie piję, ale wam zaraz pokażę, co ja robię, jak mi gardło boli. Wtedy biorę sobie olej kokosowy, który wyjmę tutaj z wody, bo go akurat rozpuszczam, bo olej kokosowy jest w postaci stałej. Ja tutaj mam nierafinowany chyba, czy rafinowany? A, bezzapachowy, okej, bo to do gotowania mam akurat w domu. Wtedy robię dwie łyżki oleju do buzi, 10-15 minut. Płuczemy, tylko nie można tego połknąć, to się nazywa ssanie oleju. I wtedy wypluwamy, myjemy zęby, no i tak. No i w sumie pomaga, jeśli się w dobrym czasie to zrobi, na gardełko. Pozdrawiam wszystkich z lustra, my wychodzimy, słuchajcie, dzisiaj na noc muzeów, także odezwę się do was, jak już będziemy pod jakimś muzeum po prostu. Hejo, jesteśmy pod Iglicą. Halą stulecia. Idziemy do pawilonu czterech kopuł. Sztuka współczesna, nowoczesna. Sorry, mam tabletkę na gardło, bo się nie powinnam nagrywać. Ile ludzi w ogóle było w tramwajach. Myśleliśmy, żeby do Hydropolis zbić, ale z tego co popatrzyłam gdzieś tam na Instagramie, zawsze na Insta sprawdzam, co się dzieje w lokalizacji i tam ludzie pisali, że są ogromne kolejki, więc myślę, że do Hydropolis normalnie sobie kiedyś wejdziemy. A tutaj my spoko się przejść, to chyba tu jest, co? Chyba w tym miejscu. Może jeszcze jak będzie coś otwarte, to pójdziemy na rynku, ale jest godzina 22, coś. Zobaczymy. Dokładnie tak. Pawilon czterech kopuł. Spoko to lustro. Kierunek zwiedzania był tam chyba, no nie? A tutaj jest, słuchajcie, makieta tego miejsca, w którym się znajdujemy. Wychodzimy właśnie z muzeum, tak jak widzieliście na zdjęciach, na filmie. Naprawdę bardzo ciekawie. Lubię takie właśnie nowoczesne sztuki, także... Polecamy, Maciek? Fajnie było? Polecamy, polecamy. Ciekawe. Tylko trochę mało, no ale... Mało? No mało. Ja nie wiem, ja za często po muzeach nie chodzę, ale to mnie zainteresowało. Dawaj. Mnie przepisował. Powtarzaj to co wtedy. Spagat? Tak. Park trampolin. Jakaś babka, ale nie skaczemy na trampolinach, no to się zabijamy. Jo. Impreza na rynku. My idziemy do Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, ale jest otwarte. Ciężko strasznie znaleźć, do której są wszystkie te muzea otwarte, bo każde ma inną godzinę i tak dalej. Brawo! Brawo, brawo! Pozwolą nam zwiedzić muzeum, bo nasze mapy nam pokazują, że właśnie jest gdzieś tam, gdzie mijaliśmy, dwie uliczki, bo tu nie ma. No tu nie ma! Nie będzie! Nie wiadomo, gdzie są wejścia do muzeum. Wszystko chyba już pozamykane. Noc, godzina 23 po 23, więc nie wiem, co jeść. Tutaj jest knajpa, czy na 24 wbijamy. Dzisiaj nas wszyscy nie chcą. Nas wyganiają z barów, mówią, że kuchnia zamknięta. Kuchnia zamknięta, a do 24 jest czynny lokal, więc powinni napisać to na drzwiach, że jest do 23 kuchnia. A jak jesteśmy głodni, to coś myśli. Nigdzie nie poszliśmy do jednego muzeum, bo spoko, nie planowaliśmy bardzo więcej, ale myśleliśmy, że może YOLO gdzieś się uda. Chyba tu. Ale się nie udało, więc trudno. Ja tam nie, Jezu, ja myślałam, że ty za mną stoisz, coś gadasz, a ty gdzieś, ja się odwracam. Też nie zjemy. Bez
Bez ostrości, pozdrawiam. Przeszliśmy jednak na burgery. Patrz, taki wielki burger. Jak moja ręka. Jadłam kiedyś w tej knajpie w Krakowie. Burgery były spoko. Zobaczymy, czy tutaj też będą dobre. Powiem wam, że burger spoko. Ten smak ten sam co z Krakowa. Na górze, na bułce jest taki pomidorowy dip. To jest mega fajne. To bardzo jest dobre. I myślę, że chyba będziemy już kończyć vloga, bo idziemy sobie na mieście połazić. Wiadomo, no nie wszystko tutaj nagrywam. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli film się podobał, proszę o łapkę w górę. Zapraszam na dole czerwony. Przecież subskrybuj, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!